Podstawowe egzaminy, które trzeba zdać, żeby dostać się na Harvard, to jest SAT i egzamin językowy TEFL. Najlepiej w tym momencie oczywiście zdać ten SAT na 1550 punktów na 1600, wtedy Harvard o wiele bardziej będzie chciał z nami dyskutować. No i TEFL, egzamin językowy na 120 punktów, 110, zawsze o to proszę moich aplikantów. Ale należy pamiętać, że Amerykanie nie tylko skupią się na tych twardych danych, na pewno będą chcieli poznać osobę jako całość. A tutaj mamy jeszcze możliwość popisania się w esejach, i na pewno pomogą nam też referencje. I eseje. To jest taka rzecz, która wydaje nam się, że my potrafimy pisać, natomiast amerykański styl podejścia do esajów i myślenia o tym, w jaki sposób możemy siebie przedstawić jest nieco inny. To ma być krótko, ma być błyskotliwie i mamy pokazać, że jesteśmy bardzo ciekawymi osobami, więc nie należy się przejmować, że moje SATy czy tepy mogą być nieco niższe. Możemy to nadrobić w esejach, możemy to pokazać, że jesteśmy na przykład super ciekawymi ludźmi, bo mamy własne projekty, mamy własne wolontariaty, bierzemy udział w konkursach, a już to, co uwielbiają Amerykanie pod każdą postacią, to jest sport. Na to należy zwrócić uwagę i oni będą oceniać tę aplikację jako całość jako historię. Także eseje, eseje i jeszcze raz eseje. Zrezygnujmy z kwiecistych porównań, zrezygnujmy z banałów. Mogę przytoczyć kilka tematów, które pojawiają się w aplikacjach. Na pewno Harvard czy Yale będą pisać, a dlaczego akurat Harvard, a, a nie Yale? I tutaj musimy napisać. Nie, ponieważ bardziej mi się podoba, tylko raczej poszedłbym w kierunku, bo te kilka drzew, które rośnie za koledżem biznesowym, jest o wiele bardziej zielone niż na Yale. Na pewno pojawią się takie pytania jak dlaczego Spider-Man jest lepszy od Supermana więc trzeba sobie uświadomić, że to mogą być takie pytania i pamiętajmy też o tym, że eseje mogą być oceniane i całość naszej aplikacji przez absolwentów tych uczelni i to czasami oni wymy wymyślają te tematy. Więc nie wysilajmy się, żeby to było piękne, kwieciste, wysilmy się, żeby pokazać siebie, bo czasami coś co wydaje nam się, że jest niegodne zauważenia, to może być naprawdę super. Dostać do stanów zjednoczonych może się każdy, warto aplikować do najlepszych uniwersytetów. Tych zajwilik, czyli Ligi Bluszczowej, bo to, co nas będzie interesować, to, co nas jako Polaków często interesuje, to stypendia. Wszystkich studentów interesują stypendia. No i trzeba pamiętać, że jest kilka uczelni w Stanach Zjednoczonych, które w 100%, a nawet w 110% mogą sfinansować to kształcenie, ponieważ jeżeli Nasza aplikacja będzie ok. Czyli zdane dobrze, egzaminy, super eseje, interwiu poszło genialnie. Przyjmujemy Cię i dopiero teraz rozmawiamy o pieniądzach. Jeżeli dochód na przykład na Harvardzie na rodzinę jest w ciągu roku niższy niż 65 tysięcy dolarów, to oprócz tego, że sfinansują nam czesne, oprócz tego, że sfinansują nam zakwaterowanie, oprócz tego, że sfinansują nam wyżywienie, dadzą nam jeszcze pieniądze na wydatki własne, z których nie będziemy musieli się rozliczać. Mogą również sfinansować podróż do Polski. Dlatego konkurencja jest ogromna, natomiast warto podjąć bitwę, najczęściej już dwa lata przed taką aplikację, bo bonusy z tego są ogromne. Oczywiście... Podstawowym bonusem jest bycie na Harvardzie, bycie na uczelni Ivy League. No ale możemy tam studiować również za darmo.